Cześć, cześć, słuchajcie, no są piękne, ale też trudne poranki i ten właśnie do nich należy. Jeżeli przyjrzycie się temu, jak parkuje się w Turcji, no to właśnie tak, do nas, do redakcji należą te dwa białe samochody, a tutaj ktoś postanowił zaparkować sobie za nami, to jest norma, tym się nie należy przejmować, obsługa hotelu już poszła przeparkować auto, także no krótko obsuwa, ale mamy nadzieję, że zaraz się wyrobimy, jedziemy na trening, no i zaczynamy cały dzień, jedziemy! No dobra, słuchajcie, jesteśmy na czas przed chłopakami z drużyny, dosłownie kilka minut mamy na to, żeby rozstawić sprzęt, także my już działamy, czekamy teraz na ekipę. Mam nadzieję, że przyjadą tutaj w naprawdę dobrych nastrojach. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Jak tam, wyspałeś się? Nie. Nie? Za ciężkie treningi? Ciężko mi sobie probudzić. Znam ten ból, łóżka wygodne tutaj są, co? Tak. Hotel jest w ogóle fajny. Tak, fajnie wszystko, ale kiedy jesteś zmęczony, nie śpiesz dobrze. Nie, no właśnie, jak jesteś zmęczony, to powinieneś super spać, powinieneś od razu zasypać. Nie. To jest kontra. Pytaj Antol. Nie wiem, czy to przerzuty, tak. Nie, 30 dałem. Ile dokładnie? 27. A ty z kim grałeś? Ja? Do zrzuty? Jak Chińczyk stał tu, przyjął, grał z Chińczykiem, dał się na lewo i tak po lewo. Takiego kuczko dałem. No właśnie, nie, spoko. Tego już nie powiesz, tak? To tak było, zanim otwierał rękę i lewa. Dobrze, że bez przeciwnika było. Nie, okej, było. Nie, ja najmłodszy nie mogę się odzyskać. Jak? Nie, możesz właśnie. Masz dużo do powiedzenia. Nie możecie się odezwać, starszy jesteś. Antola, Wesza cię nie mógł znaleźć. Mówił, że Wesza dużo gadzia. Gada. Tak, powiedział, że dziadek zmęczony, już nie aż ci utrenować. Tak. Co odpowiesz na to? Jestem zmęczony. Zawsze. On? Więcej robimy. Hello. Finish this coffee and go to train. No, it's a tea. Yes, I just want to keep my body and... I thought that you are hiding from the coaches. No, I never hide. I'm always there when they need me. No, we know, Andre, we know. Let's go. One more. You think that here it will be safe or no? I don't think it will be safe. I don't know. Especially when you will be practicing corners. Maybe here. No, słuchajcie, skoro trener jest w takiej formie, to strach się bać, w jakiej formie będą zawodnicy. Wcale nie dziwię się, Andrzej, że ruszył po herbatkę, bo jak widzicie, u mnie pojawiła się kurteczka. Herbatka również jest naprawdę chłodno. Chłopaki tam za moimi plecami mają jednak inne sposoby, żeby się rozgrzewać, a my też żyjemy pracą. Zobaczcie, jak ciężko pracują nas jeszcze social media na dwie ręce. I w jednej ręce laptop, w drugiej ręce telefon. Tutaj się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo u nas dzieje. Chłopak, jest, tu. Dawaj. Tak jest. Brawo, i hop. Wiadomo, że patrzeć z góry na innych jest bardzo nieładnie. Ale zaraz sami się przekonacie, że w niektórych wypadkach wydaje się to jak najbardziej uzasadnione. Nie wiem, czy najmądrzejszym pomysłem jest wchodzenie po tej drabinie z kamerą. Także życzcie mi powodzenia, żebyśmy dotarli tam w jednym kawałku. Ja i nasz kanon. No, chyba się udało, słuchajcie. Jesteśmy już w królestwie naszych analityków. A jeżeli królestwo, to musi mieć też swojego króla. Witam Cię, Przemku, z Przemek Ogorzy, nasz analityk. Na czym polega Twoja praca na treningach? Generalnie na tym okresie skupiamy się przede wszystkim. Pierwsze zadanie jako rejestracja tego, co dzieje się na boisku, abyśmy mieli dobry materiał i mogli później zobaczyć to już na chłodno, bez emocji, jak to wyglądało, czy to, co określiliśmy sobie wcześniej ze sztabem, zostało zrealizowane. I oczywiście też jako taka nasza ewaluacja, czyli żebyśmy mogli ocenić, co możemy nowego wprowadzić, co możemy poprawić, żeby to wszystko jak najlepiej tutaj wyglądało. Kuba, znowu zaczynasz?
co? No i co, trochę tam pobiegałem za wami z tą kamerą. Nie wiem jak tak mówię. Nie zmęczyłeś. Nie no, po co to tyle biegać, ja nie wiem. No tak, nie ma co biegać. A niepotrzebne. To i mądrze stać, nie tylko biegać. Raz, jedna seria. Jedna seria. Ona się powtórzy, tak, tak jest. To co pod balonem biegaliśmy? To co pod balonem biegaliśmy. Pewnie. No, poczekajcie, bo tu jeszcze biega Remi. Dobra, panowie, zobaczcie sobie. Po tych łukach biegamy, tak jak jest Willy 12 raz. I Artur. W trzech grupach, które za chwileczkę wam powiem, to co robiliśmy w Warszawie pod balonem. He's faster, but I'm more in form than him, for sure. Why more? No, he's good too. Powiedział, że jesteś w lepszej formie. Znaczy, że nie, on jest w lepszej formie. On powiedział, że ja jestem szybszy, ale on jest no lepszy tak, w formie. Lepszej formie jest. Nie, zgadza się? Zobacz, nie, nie. Tak, ale idę dobrze formę mam. Dobrze formę, Adidas mam. Original. No też ma. A kto więcej strzelił dzisiaj? Dzisiaj nie było strzał. Wczoraj my strzelaliśmy. Tak samo, 15-15 z kanta. No to wyrównana rywalizacja. Tak, ja nie wiem czemu powiedział, że on jest lepiej formy. Fizjoterapeuci zakupują cały sklep. No tak czy nie? Original face. Dobrze powiedziałem? Pożyczę od ciebie i kupię sobie Rolexa. Fizjoterapeuci? Tak, brawo. No i to się szanuje. Taka współpraca. A ty tam wjeżdżasz więc za jakiś zakup botem? No, oczywiście. Tu Louis Vuitton jest wjeżdża. Co tam był? Daniel Klein? Pepe? No co się śmiejesz? Taka pozycja napastnika. Jak do tego podchodzisz? No tak, no. Zdrowa... Nie, myślę, że zdrowa rywalizacja z Jose. Ciężko było? Już to mogę zrobić. No to co ciężko? Dobra, macie jeszcze czas, spokojnie, nie? Będziecie w moim wieku, to... Trochę jeszcze 20 lat macie. Ty już będziecie za na wózku jeździł. Nie, nie przesadzaj. Mogę być jednym z trenerów, także pamiętaj. Razie jest starszy od ciebie. Wiem co? Razie. Tak. Także dobrze, że i ze mną, to będziesz grał. Jak oni będą mieli, będą w twoim wyrzuty. Wiesz, jak wiesz tutaj, co się daje? Nie, nie wiem. Słyszysz? Jak oni będą w twoim wyrzuty, to wiesz, jak rzadki będziesz chodził. Nie wiem. Nie, nie, dobrze. Słuchajcie, humory piłkarzy były tak dobre, że uśmiechnęło się do nich nawet słońce. Zrobiło się tutaj naprawdę ciepło, także kurtki już przynajmniej na chwilę odchodzą w zapomnienie, a my tymczasem odchodzimy do hotelu na obiad. Cześć, cześć, słuchajcie, Jędza po treningu zachęcał nas do tego, żebyśmy ruszyli na tureckie zakupy, no i stwierdziliśmy, że dlaczego nie, mamy tutaj kartę od naszego sponsora, banku PKO BP, nie zawahamy się jej użyć, a Magda, co będziemy kupować? Będziemy kupować kartkę pocztową dla naszego kibica, 10-letniego Stasia Pielaka, który 28 stycznia obchodzi swoje 10 urodziny. Dokładnie tak, Staś marzył o tym, żeby dostać kartki i stwierdziliśmy, że jeżeli mamy iść na zakupy, to przy okazji warto zrobić coś fajnego, ja się za bardzo na zakupach nie znam, więc skorzystam z kobiecej rady, no co Magda, ruszamy. Zobaczymy, czy ja się znam. No, idziemy. To ruszamy. Misja zakończyła się sukcesem, kartka dla Stasia wybrana. A jeżeli ktoś z was chciałby sprawić radość Stasiowi i wysłać jemu kartkę na 10 urodziny, adres znajduje się na dole ekranu. A my wspólnie z piłkarzami po kolacji na pewno jeszcze to podpiszemy. Znaczy piłkarze podpiszą, mam nadzieję, że Stasiowi się to spodoba. Słuchajcie, wszystko co dobre szybko się kończy. Rano mieliśmy piękne słońce, no a teraz niestety musimy mierzyć się z deszczem. Ja na całe szczęście mam ze sobą parasolkę i to jest gadżet, który bardzo interesuje niektórych z chłopaków. Pożyczmy. Parasolkę? Bardzo proszę. Do treningu. Zatrenuję tak. Podaj piłkę. Podaj piłkę. Dawaj. Daj, będzie podaj piłkę. Cześć. Tam? Pogoda wam się zepsuła trochę. No dobrze, dobrze, to jest angielska pogoda. Jaka? Angielska. Angielska? Angielska.
W ostatnim czasie sporo chwaliliśmy naszych bramkarzy, no ale tak w życiu bywa, że niekiedy zamiast nagród dostaje się również kary. Trzecia naprawdę niezła, no. I druga naprawdę niezła, ale trzecia co była? Niestety była zwany kasztan. Tak? Kasztan? Ale 66% skuteczności. Nie zawsze wszystko będzie jego, nie, tak? Nikt nie jest idealny, jest wiele rzeczy do poprawy. Najważniejsze, żeby nad tym pracować, tak? Ask nothing him today. Zobaczyłeś ten ostatni uderz? To pan co zrobił? To był touchdown. Widziałem, touchdown. Pytaj go co zrobił. Antola. Antola, chodź tutaj, mów po polsku. Co zrobiłeś to ostatni? Co to było? Co było? To ostatni ten uderz. Ten strzał ostatni. Nie wiem. Touchdown. Tam na drugim boisku. Nie wiem o czym. Ja wiem. Dziękuję. Wszyscy się skupiają nie na tym, co jest idealne, to co żeśmy zrobili dobrze, tylko na tym jednym, co źle zrobiłeś. A ty zrobiliście kawał dobrej roboty. To znaczy, że weszło, już się chyba bardzo dobrze zaklimatyzował. Chyba jest już idealny. Już wszystko rozumie weszło. Niedługo poznał mentalnością po obywatelstwo będzie się mógł ubiegać. To właśnie, ta mentalność nasza. Wszystko widzimy, dawaj. Nic dobrego, tylko wszystko złe. A trzeba się skupiać na pozytywie. Przez całe życie. Dawaj. Again. Zaloguj. Się. Cię. I oglądaj. W aplikację. W aplikację. I na stronie. Dobra. A cicho. Aplikacje i na stronie. Careful, eh? She's dangerous, Kaku. Again, not for you. Not worry. It's too hard. But for us, oh man, sometimes it's difficult. You are difficult sometimes. That's true. Zaloguj się. Zagoluj się. Zaloguj. Login. Zaloguj się. Zaloguj. 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 Się. Zaloguj. 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 Zagolusze i oglądy. Very good. You got it. Ciao, see you guys. Aplikacji i na stronie. This last part, okay. My hero. Thank you, very guys. Good, yeah, almost Polish. Thank you. Not Polish. We'll give you the national. Oh my god. Słuchajcie, kolejny dzień w Belek dobiega już końca. Kartka dla Stasia zgodnie z obietnicą przygotowana, a ta druga karta, o której była mowa, a więc karta od naszego sponsora PKO Banku Polskiego, również jest do nabycia przez Was. Zajrzyjcie w opis filmu, tam jest taka opcja, żeby zobaczyć sobie konto bez granic, do czego Was serdecznie zachęcam, tak że patrzymy w opis, no i taka karta może być naturalnie Wasza. Ale słuchajcie, dosyć gadania o kartach, dosyć już w ogóle gadania na dzisiaj. Myślę, wydaje, że już wystarczająco dużo się naprodukowaliśmy i my, i piłkarze, także teraz zasłużony odpoczynek. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dobranoc! Kto to? Chodź, Radziu. Chyba, jak nie chcesz wylądować w szpitalu, to ostrożnie. Słuchajcie, humory tak dobre, że pod koniec treningu... Słucham, panie trenerze? Idźcie, znowu gadasz. No gadam. Nie ma. Może pan też pogada. Ty się przeszkadza. Pogadaj sobie z Marcinem.